drodzy, w ten weekend wydarzyło się bardzo dużo fajnych rzeczy odnośnie Skibidi Toilet i dzisiaj obejrzymy sobie sekretne sceny, te dodatkowe sceny, jeżeli chodzi o Skibidi Sagę oraz Doom Studio. Zapraszam was bardzo serdecznie, moje reakcje, porozmawiamy też o komentarzach oczywiście waszych. Zapraszam, zaczynamy od sekretnej sceny od naszego Skibidi Sagi. Jest to dodatkowa scena, full episode, jak widzicie. No i tutaj na końcu mamy dodatkowe, to trwa aż minutę, więc całkiem nieźle. Tu jest ten Juggernaut z tego co widzę. Ej ty, ale chyba jest źle zrobiony, bo tu brakuje jakiegoś elementu. Pamiętajcie o pozostawieniu lajka, no i subskrybujcie kanał. Co jest ty? UFO toaleta? Translation, o proszę, będzie tu ma... Miałeś jedno zadanie. Pozwól mi zniszczyć. Nie wydawaj się, skończę. Okej, czyli tu jakieś skrzeszenie będzie. O kurde. Sabertron. O kurde, następny jakiś Juggernaut. We'll be warping to the point of conflict momentarily. Co? Co on powiedział? We'll be warping to the point of conflict momentarily. Kill every puny grunt you can find and I'll promote you to the rank of guardian. No way, a promotion? Yes, now get moving. Promotion, to jakieś awanse dostają normalnie jak w korporacji. O kurde, gość będzie polował na wszystkich teraz, nie? Engineers, Jovanox will be taken in for maintenance. I will provide the necessary details later. Understood, sir. Jovanox, you'll be taking Tryphenius's role. Okej, okay, czyli z tego wychodzi, że oni potrafią skrzeszać te jednostki i dodatkowo jeszcze będzie prawdopodobnie ulepszony ten Tryphenius, a będzie bitka potem z Juggernautem. Nieźle. Okej, okay, całkiem spoko, powiem wam szczerze, nieźle. Fajny odcineczek, ale przejdźmy sobie teraz do Doom Studio, bo tutaj mamy... Całe od 30 do 40 odcinka i to trwa 2 godziny, wyobrażacie sobie, ale no nie będziemy tego oglądać, bo już oglądaliśmy. Natomiast sprawdzimy sobie sekretną scenę. Ty, napisów nie ma. A jesteś poważny? Tak prawdę mówiąc, naprawdę chcesz, żebyśmy uwolnili takie... Okej, okay. Potem to będziemy tłumaczyć. Ty, to jest Iron Cameraman. To jest jeden z analizatorów. Fajnie, nie? Że on występuje w Doom Studio. Allowed to go that far? He was the one who allowed us. Where is he anyway? Probably busy with mimicking. Probably with mimicking. O co chodzi? To wygląda, że ktoś... Kto za to chodzi o Doom Studio, czy o co? Czy oni współpracują z kimś i jakąś inną siłą? Bo to wygląda tak, jakby to byli... Oni byli źli, ci youtuberzy. No ale ciekawe, nie? O, steak. Dom said we should destroy it, so we do. Were you even listening? Do you know what's in prison down there? All right, look, you want me to be honest with you? No, patrzcie, wszyscy youtuberzy Just Cozy, South Beats. They actually kind of like me because of this madness. Ciekawe, kogo oni uwolnią, niszcząc ten zegar. To jest ciekawe, nie? Whatever. It's his order anyway. Dziwne to jest, nie? Ale ten... W ogóle jest przeciek też. Tu oczywiście jest potwierdzone, że będzie trwał do 50 odcinka, nie? Ten Doom Studio, ale jest przeciek, słuchajcie. Chasing Skyler go tu wrzucił, nie? Że oni tu będą łączyć się wszyscy Tytani Energia i będą próbować wystrzelić w G-Mana prawdopodobnie.
ten cały budynek, więc znaczy to, tego ogromnego G-mana i to, to fajnie to wygląda, nie? Patrzcie, tu jest chyba głośnik, kamera, TV-man i Titan ten Dragon. I tworzą taką potężną energię. Tylko czy to coś da, to tego nie wiem. Po czym, poczytamy sobie tu na przemian komentarze z Doom Studio i z Sagi. Dawaj skomentuj Intected Titan TV-man na kanale Piterek. Tak jak mówię, Roblox Brot, tam możecie dawać swoje propozycje na serię. Ej, bo to jest robot prawdziwy. G-man jest pod ziemią? Aha, czyli to jest robot, a to nie jest G-man. Ten prawdziwy G-man jest gdzieś ten schowany, tak? Bro, ten Titan G-man ma 1800 metrów, robi wrażenie. To co, potwierdził to Boom, że ten Doom Studio? To nieźle, no to jest gigantyczne, nie? Skibidi Limites to nawiązanie do Imperium Viltrumites z Omnimena. Tam też główny bohater do nich należał, ale potem zmienił strony i chronił ludzi, ale chyba potem z tego co kojarzę, to on potem zmienił znowu stronę, nie? A tak naprawdę jej nie zmieniał, tylko miał za zadanie tam przejąć chyba. Te kreski i kropki, które pojawiają się przez chwilę, gdy widzimy twarz Doom Studio, to alfabet Morsa pisze tam Dan. Tak, tak, ja to chyba przetłumaczyłem, jeżeli się nie mylę. Brod, jest nowy odcinek Snoop Experiment. Widziałem, na kanale Roblox Brod już macie reakcję, Bartel. Według mnie TV-man jest za słaby. No tak, no tu ogólnie jest słaby w tej serii od w sadze. Ten duży G-man ma takie same miecze jak w odcinku 77 part 1, które mają mutant od Booma? Serio? No w sumie racja. To Titan Drillman, no to ten, on się zmienił w tego smoka, dragona. Ogólnie G-man od Doom Studio ma 1800 metrów. On ma 1,8 km. Jest gigantyczny, nie? Jak to będzie, jak tak będzie, to na 30 lub szybciej się zakończy ten Skibidi Saga. No pytanie, co oni tam wymyślą, jak to będą przedłużać, nie? Bo fajna ta muzyka na końcu. No zdecydowanie. Jak ty masz polskie napisy? Ja mam angielskie. Wystarczy w ustawieniach YouTube'a, filmu YouTube, na YouTubie. Tą koło zębate klikasz i tam sobie ustawiasz. Myślę, że pomoże pokonać G-man tylko jedno. Może jest Titan Doom Studio nim pomoże. No nie wiemy, czy Doom Studio jest dobry, czy zły. Jak on mówił, w którym go wydziela, to jak... To nie wiem, co tu jest napisane. Ten G-man jest większy niż wszyscy inni. Jeśli byś postawił takiego Mothershipa obok tego giganta, to by był 5 razy większy. Pytanie, ile Mothership ma, nie? Bo Mothership też jest gigantyczny, ale Mothership to jest chyba 3 razy taki jak Titan, albo 2 razy. Tak mi się wydaje. Brod, zapomniałeś o Doc Studio? Titan Clock przemówił. Myślę, że ja już to oglądałem, tak szczerze. Dzięki za komentarzek. Pierwszy komentarz. Sojusz The Alliance Skibidi Toilet jest tak zwanym wydarzeniem kanonicznym. Ma miejsce w każdym świecie Skibidi Toilet. Drugim jest spotkanie się wszystkich żeńskich postaci w jednym odcinku. No to taka ciekawostka. Rzeczywiście, tak, to prawda, że tam się spotkały wszystkie postacie u Doom Studio i Obuma i tak dalej, no. To jest chyba większe od SC Bloop. Bloop ma 76 metrów, a ten G-man to nie wiem. No ten G-man to ma 1800, więc on jest gigantyczny. Ten Magnet Toilet wrócił więc pewnie kiedy mieli Titana Clockmana w jednej ze swoich baz. Tak było w odcinku 11. Zabrali mu część jego mocy i dali G-manowi. Pewnie tak. Czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego ciągle Titan Wirtuo się denerwuje atak swoich? Bo on nie ma mózgu, wiesz? Nie no, żartuję. On jest jak trochę jak zwierzę, nie? Jest bardzo agresywny.